przeszła samą siebie. Pani poseł, przeczytam pani coś, dobrze? Proszę państwa, posłuchajcie. Mąż posłanki PO skazany za fałszywe faktury. 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat oraz 25 tysięcy złotych grzywny. To kara dla Grzegorza D., męża szefowej świętokrzyskiej Platformy Obywatelskiej za sfałszowanie faktur. Taki wyrok wydał wczoraj Skarżyński Sąd Rejonowy. To było w 2014 roku. Ta pani, przedstawicielka Platformy, wychodzi tu na mównicę i mówi nam, że my oszukujemy Polaków. Proszę państwa, wy w waszych czasach fałszowaliście faktury. Wasi mężowie byli skazywani za to na karę więzienia. Wyście te pieniądze kradli. Wiecie, jaka jest różnica między dziećmi dzisiaj, a dziećmi wówczas? Policzmy, ile dostawało dziecko, które szło do szkoły w 2014 czy 2015 roku? 0 zł. A ile dostaje dzisiaj? 6300. Ile będzie dostawane 1 stycznia? 10 tysięcy. Różnica między nami a wami jest taka właśnie. Jak 10 tysięcy, to zera. Wykradliście, wydaje. Dziękuję bardzo. Pan poseł Janusz Kowalski, bardzo proszę. Pan poseł Janusz Kowalski, proszę. Pani marszałek, czy pani w ogóle wie, co tu się dzieje? W imieniu obrażeń kobietę. Jest pani poseł, bez żadnego trybu wychodzi taki fejter. Bez żadnego trybu. Jest pani poseł. Teraz bezpośrednio.